Was na mikro plenerze. Zaplanowałam kilka atrakcji nowochódzkich, które chciałabym, żebyście zobaczyli i spróbowali to przetworzyć na przestrzeń taką dwuwymiarową. Przede wszystkim chciałabym Wam przybliżyć Nową Hutę jako ciekawe obiekty, ciekawe miejsce z ciekawą historią i przestrzeń, która może Was zainspirować do działań plastycznych. Zbliżamy się powoli do Teatru Lodowego. Trudno uwierzyć, że w samym środku Nowej Huty mamy obiekty, które gdzieś nawiązują do Grecji, do Rzymu, do Egiptu. To wszystko po prostu jest naprawdę zadziwiające. Te iglice, które widzimy, są takim typowym rozwiązaniem monumentalnym w Egipcie. Oczywiście jest to wszystko przestworzone na styl socrealistyczny, czyli to jest wszystko pewnego rodzaju umownie zainspirowane różnymi stylami z dawnych epok. Spróbujcie zagospodarować tą kartkę w taki sposób, żeby to nie było bez znaczenia, w którym miejscu rysujecie dany motyw, żeby jakby kompozycja była też istotną częścią. Czasem jesteś za bardzo rozszczepana. No, czasem mi się zdarza. Jest mnie generalnie wszędzie pełno. Ja jestem... Ja myślę, że mogę być bardziej cierpliwa. Ja w sumie z tym też mam czasami problemy, ponieważ bardzo łatwo jest mnie rozzłościć. Jestem taką osobą, nie wiem, możesz chyba potwierdzić, że chcę dla kogoś dobrze i nie zawsze to dobrze dla mnie wychodzi. Też musisz myśleć o sobie. No właśnie i to też powinnam w sumie zmienić, bo nie wszystko się układa tak jak trzeba, no a ja często bronię kogoś, ja nie umiem wybronić siebie w takiej sytuacji. No, więc nie myślę tak zawsze o sobie i no jest to oczywiście plusem, że się nie jest egoistą, że się myśli o innym, no ale nie w każdej sytuacji. Nie no, ale generalnie jesteś aż taka zła. Ujdzie w tobie. Myślę, że twój nie narzeka tak bardzo.